proszę Państwa, kontynuujemy interaktywne formy naszego dokazywania. No i przechodzę do odpowiedzi na pytania. Pan Robert Komorowski. Panie Stanisławie, jakie są główne cechy różniące partie prawicowe od lewicowych? Bo wprowadzony jest taki chaos, że można się pogubić. No pewnie, że można się pogubić i w ogóle obawiam się, czy podejrzewam, że ten chaos jest wprowadzony celowo, żeby właśnie wszyscy się pogubili. I dobrze by było podać jakieś kryteria, takie obiektywnie istniejące i łatwe do zrozumienia, a przy tym o dużym ciężarze gatunkowym, które pozwalają odróżnić partie prawicowe od lewicowych. One się mogą różnić wieloma cechami, ale wydaje mi się, że najistotniejszą różnicą jest pogląd na to, jaki jest najlepszy sposób podziału dochodu narodowego. Jeżeli partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział przymusowy poprzez państwo, no to żeby nie wiem co o sobie tam mówiła, to jest to partia na pewno etatystyczna, a być może nawet socjalistyczna. Jeżeli natomiast partia powiada, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny i poprzez rynek, to jest to na pewno partia wolnościowa, a być może nawet prawicowa, jeśli w sferze społeczno-obyczajowej ma poglądy konserwatywne. Dlaczego to kryterium jest takie istotne? No, chyba jest łatwe do zrozumienia dla każdego, ale dlaczego jest takie istotne? Dlatego, że z niego, z odpowiedzi na to pytanie, można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. I wydaje mi się, że to jest zasadnicza różnica, która dzieli ugrupowania polityczne na lewicowe i prawicowe, mniej więcej według tego, co intuicyjnie czujemy, bo tam mogą być jeszcze inne takie, no lewicowe w tej chwili. Doktrynerstwo tam panuje straszliwe, na przykład ugrupowania lewicowe uważają, że wszyscy ludzie są równi i to w dodatku pod każdym względem, no nie są równi, bo na przykład jedni ludzie są kobietami, a drudzy są mężczyznami. I jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma między nimi żadnej różnicy, no to chyba nigdy nie widział takiej różnicy. To powinien pójść już nie do szkoły, tylko do przedszkola. Także no, niestety lewica jest nieuleczalnie chora na doktrynerstwo. Pan Bogusław Pasymowski. Ciekawie opowiadał pan o Australii i Nowej Zelandii pod kątem turystycznym. Zwłaszcza zaintrygowało mnie zjawisko wzmożonych wiatrów między dwiema wyspami nowozelandzkimi. A czy zauważył pan, że o 12 w południe słońce świeci na północy i że wędruje po nieboskłonie odwrotnie do wskazówek zegara? Proszę pana, no, jakbym tego nie zauważył, to bym był bardzo mało spostrzegawczy. Natomiast co do wiatrów, no to zwłaszcza w Wellington wiatry są szczególnie odczuwalne, ale powód jest prosty. Między dwiema wyspami nowozelandzkimi, północną i południową, jest przesmyk. Z jednej strony mamy ocean, który dociera aż do Australii, a z drugiej strony Pacyfik, który dociera do Ameryki Południowej. No i strasznie tam straszne przeciągi panują. Opowiadała nam właśnie nasza pani, która nas tam gościła, że no i to zresztą można było osobiście się przekonać, że Wellington jest bardzo wieczne, a powiedziała, że jak jeszcze dmuchnie od Antarktydy, no to wtedy wszystko się trzęsie w posadach, nawet ten dom, w którym mieszkaliśmy, no ale on jest solidnie zbudowany, podobno znacznie solidniej od innych domów Wellington, które tak są zbudowane już po nowemu. Proszę Państwa, Aude Sapere tu się, o,
Kiedyś miał pan jakieś małe problemy w związku z tym, że ktoś opublikował jakiegoś fake newsa o panu na Facebooku chyba. Czy mógłby pan przypomnieć sytuację, jak się sprawa skończyła? Pytam, bo moje fake konto nazywało się od zawsze Sapere Aude. Jakoś 3 lata temu Facebook mi je zablokował, stwierdzając, że nie mogę się tak nazywać i mam zmienić nazwę. Zmieniłem na Aude Sapere i wszystko gra. To nie byłem ja, oczywiście jestem pańskim fanem. Odkąd w wieku 15 lat odkryłem, że oglądając wiadomości na TVN, gówno się dowiem o sytuacji w kraju i na świecie. Pozdrawiam. No, rzeczywiście miałem jeden problem. W sieci została opublikowana taka fałszywy dokument, rzekome moje zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Opatrzone były wieloma pieczątkami, między innymi pieczątkami lubelskiego oddziału IPN. No i na takim papierze, podobnym do tego, jakimi się Instytut Pamięci Narodowej posługuje. Więc ja zadzwoniłem do dyrektora lubelskiego oddziału IPN z pytaniem, czy oni o tym wiedzą. No bo to jest na ich papierze, ich pieczęciami to opatrzone. No i dyrektor poprosił mnie, żebym mu to przesłał. I po godzinie odzwonił do mnie, że to jest na pewno dokument sfałszowany, dlatego że tam są pieczęcie, które akurat w Lublinie przez milicję nie były używane. Więc musiał się ten sprawca tego fałszerstwa posłużyć jakimiś, pieczęciami, które pochodziły skądinąd. No i bardzo możliwe, że z Warszawy, ponieważ dyrektor lubelskiego IPN-u poinformował mnie, że ten papier używany jest przez IPN warszawski, a nie lubelski. No więc ja go zapytałem, czy może mi to dać na piśmie. Powiedział, że tak, żebym tylko się zwrócił pisemnie do nich i on na piśmie rzeczywiście dostałem taką odpowiedź potwierdzającą te wszystkie, że to jest sfałszowany dokument. Mało tego, zawierającą informację, że lubelski IPN też występuje do prokuratury, no bo jego pieczęciami tam się ta fałszywka posłużyła. Ten fałszerz się posłużył. Więc ja skontaktowałem się z administratorem serwera, bo okazało się, że to holenderski serwer jest. No i tam uzyskałem informację, że w ciągu minuty się skontaktowałem. Uzyskałem informację, że owszem, oni znają IP tego komputera, ale nie mogą mi go podać, bo mogą podać go wyłącznie prokuraturze albo policji. W związku z tym złożyłem informację o tym do policji i przekazałem wszystkie dokumenty, jakimi dysponowałem, łącznie z namiarami na tego holenderskiego administratora i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście podpisany był, czy tam Sapere Aude, jakiś taki osobnik. No i nic się nie działo. I nic się nie działo. Po pół roku chyba zostałem ja przesłuchany na okoliczności, które policji były znane, bo to ja napisałem to wszystko i dokumenty odpowiednie dostarczyłem. No i jak już tam się to przesłuchanie skończyło, to zapytałem przemiłą panią, która mnie przesłuchiwała, no to teraz co dalej będzie? Ona powiedziała, że mi się nie wtykał nosa w nie swoje sprawy, więc już zrozumiałem, że no dobrze to wszystko nie wygląda. I wreszcie po bodajże roku dostałem zawiadomienie z prokuratury, że umarzają sprawę wobec niewykrycia sprawcy, bo się nie mogli skontaktować z administratorem holenderskiego serwera. No, była to wiadomość absolutnie niewiarygodna, bo mówię, ja się w ciągu minuty z nim skontaktowałem, a tutaj prokuratura dostojna, nie? Więc domyśliłem się, że ten cały Sapere Aude był konfidentem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to się działo w roku 2012 i właśnie z opóźnieniem pewnym dowiedziałem się, że w roku 2012 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego założyła mi sprawę operacyjnego rozpracowania.
podobnie jak profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi i Waldemarowi Łysiakowi. Chodziło o to, że my we trzej planowaliśmy jakąś straszliwą, nie wiem co właściwie, bo to było w tajemnicy, utrzymywaliśmy to nawet przed sobą, jakąś straszliwą rzecz na rocznicę powstania w getcie warszawskim. No i energiczna akcja ABW udaremniła, to rozumiem, że już pieniądze były prawdziwe w tym wszystkim, którymi się ci konfidenci czy agenci ABW podzielili za udaremnienie tej straszliwej rzeczy. No i to były takie, jak sądzę, sygnały czy zwiastuny tego, że kolejna sprawa operacyjnego rozpracowania się toczy, bo ja takie przygody już miałem, ale to było za głębokiej komuny. W 1978 roku miałem jedną sprawę operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem sam. W 1980 roku miałem drugą sprawę operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem Sten. No i wiem mniej więcej, jak to wygląda, że różne takie psoty człowieka dotykają. Człowiek nie wie, o co chodzi, a tu okazuje się, że o to. No i widać wyraźnie, że ciągłość między PRL-em a III Rzeczpospolitą jest większa niż nam się wydaje, no ale jak ma jej nie być, kiedy w ABW albo są dawni ubecy, albo potomstwo dawnych ubeków jest, bo przecież no, gdzieś się musi ulokować, a w Polsce następuje takie zjawisko, nawet się pogłębia, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. No i dzieci konfidentów zostają konfidentami i zatrudniają się w ABW, taki jeden z drugim ABW-jak. No, napisałem kiedyś taki dialog między dwoma starszymi i mądrzejszymi. Jeden się chwalił, że ma zięcia, który pracuje w ABW, ale prywatnie to bardzo porządny człowiek. No więc ja myślę, że tam też tacy są, ale no, służą, że tak powiem, złej sprawie. No i żeby to spuentować, jakoś kiedyś powiedziałem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kupa gówna. Dostałem w odpowiedzi pismo szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zwracał mi uwagę, że takie charakteryzowanie organów państwowych to nie sprzyja prestiżowi państwa i żebym tego nie robił. Ja mu odpowiedziałem, że ja tylko nazywam to, co wy robicie. Jak wy przestaniecie to robić, to ja przestanę to nazywać. Proszę państwa, przechodzimy dalej. Pan Łukasz Sowul. Szanowny panie Stanisławie, Prawo i Sprawiedliwość razem z PO udają, że się diametralnie różnią, a jednak w rzeczywistości różnice są kosmetyczne. Jedni to socjaliści pobożni, a drudzy bezbożni. Jednym wyrastają nogi z Tel Awiwu, a drugim z Berlina. W związku z czym, czy mógłby pan dokonać jakiegoś szerszego porównania tych partii, zwłaszcza, że wiele osób naiwnie wierzy w dojną zmianę i judeochrześcijanizm? No, ja zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową mówię, głoszę, że w Polską rządzą rotacyjnie trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. No i stronnictwo pruskie to ekspozyturą stronnictwa, za ekspozyturę stronnictwa pruskiego uważam Platformę Obywatelską, a za ekspozyturę polityczną stronnictwa amerykańsko-żydowskiego uważam Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście słusznie pan zauważa, że w sprawach istotnych dla państwa te ugrupowania od siebie się nie różnią. I podam kilka takich momentów rzeczywiście dla państwa istotnych. W 2003 roku odbyło się w Polsce referendum w sprawie Anschlussu, które przesądza o losach państwa, być może nawet na 100 lat albo w ogóle na stulecia. I jedna i druga partia nawoływały do Anschlussu, opowiedziały się za Anschlussem, więc takie samo dokładnie stanowisko. 1 kwietnia 2008 roku odbywało się w Sejmie głosowanie nad ustawą o upoważnieniu prezydenta Rzeczypospolitej do ratyfikacji traktatu lizbońskiego,
który też zupełnie nową sytuację stawia dla państwa, amputując Polsce ogromny kawał suwerenności. I znowu Platforma Obywatelska głosowała za upoważnieniem pana prezydenta do ratyfikowania tego traktatu, a znaczna część posłów, bo niektórzy się wyłamali, to trzeba powiedzieć, znaczna część posłów Prawa i Sprawiedliwości z samym prezesem Kaczyńskim głosowała za upoważnieniem. I z ostatniej chwili wiadomość. Otóż pan minister Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie exposé na temat polityki zagranicznej i w tym exposé zupełnie, znaczy zdezinformował opinię publiczną i Sejm co do prawdopodobnych, a właściwie to prawdopodobieństwo graniczy z pewnością, skutków, jakie w Polsce przyniesie dla Polski amerykańska ustawa numer 467. Gdyby opozycja nieprzejednana była autentyczna, to już choćby z tego powodu zrobiłaby z pana ministra Czaputowicza marmoladę. Tymczasem ani jeden przedstawiciel podczas tej debaty nad exposé pana ministra Czaputowicza, ani jeden przedstawiciel nieprzejednanej opozycji się nie zająknął. To jest kolejny dowód i kolejna ilustracja, że w sprawach istotnych dla państwa obydwa ugrupowania zachowują się identycznie, nawet nie podobnie, ale identycznie. Natomiast uprawiają między sobą, ja to nazywam walką kogutów. Gdakanie słychać aż pod niebiosa, pierze się sypie, ale tak naprawdę to Polska z tego nic nie ma. Bardzo dziękuję. Kolejna porcja w następnym odcinku.